Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 7, czyli głosowanego w trybie nagłym do porządku obrad. Druk numer 213, czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie realizacji zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem pod nazwą Przebudowa ulicy Latewni. Paragraf pierwszy. Potwierdza się realizację zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem pod nazwą Przebudowa ulicy Racheli i przeznacza się na ten cel kwotę w wysokości 520 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o potwierdzenie realizacji w roku 2013 zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Racheli zwróci się Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. I tutaj króciutko dla tych z Państwa, którzy nie są w Komisji Gospodarki Komunalnej, chcę powiedzieć, że mieliśmy w pierwotnym projekcie uchwały w sprawie budowy, przebudowy ulic pozycję właśnie pod nazwą Przebudowa ulicy Racheli. Niemniej jednak ZGIT zwrócił się o jeszcze podjęcie kolejnej uchwały, która jakby będzie wskazywała kwotę na przebudowę tej ulicy i potwierdzała realizację tego zadania w roku 2013. Wycena tych prac według szacunkowa, oczywiście według Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu wyniosła brutto 649 491 zł. Niemniej jednak w tym kosztach szacunkowych znajduje się przebudowa kanału opadowego na kwotę 197 tysięcy, co na tym etapie nie da się jeszcze rozstrzygnąć, czy ten kanał będzie potrzebny do przebudowania, czy ewentualnie wykonano MPWK. Są roboty drogowe na kwotę 230 tysięcy złotych, roboty nieprzewidziane 15%, czyli kwota 64 tysiące i na dokumentację 36 814. Zarząd zaproponował 80% tej kwoty, czyli kwotę 520 tysięcy złotych. I też powiedzieć, że za zgodą prezydenta każda z dzielnic ma przeznaczone pieniądze, jakby zablokowane na inwestycje i mieścimy się z tą kwotą na zadaniach inwestycyjnych zablokowanych przez miasto, wpisanych w budżecie miasta. A to oznacza, że gdybyśmy przykładowo nie zrobili tej ulicy, to tych środków nie dałoby się prawdopodobnie wykorzystać. Tak jak w tym roku nie udało się w kilku dzielnicach wykorzystać takich środków, które w dzielnicach, które nie zrealizowały zadań z zakresu przebudowy. Jaka opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę. Jak już powiedziałem, do komisji kilka punktów, właśnie. To jest po prostu kolejny policzek wymierzony mieszkańców ulicy Rydla, bo jakoś po raz kolejny wyczekać się nie mogą tego, co proszą o to. Pewnie się okazuje, że na ulicy Racheli pomysł pojawia się niedawno, po prostu z te 520 tysięcy złotych się znajduje. No i to jest po prostu sprawa żenująca. Ja myślę, że trzeba będzie znowu kolejny diabet z mieszkańcą, może przyjścia na sesję, może zrobienia kolejnej awantury, bo to panie przewodniczącego najważniejsze, że nic kompletnie nie wyciera. Tyle. Dziwi mnie cały czas pańskie stanowisko podkreślające jakąś krzywdę dla mieszkańców, co jest nieprawdą, absolutnie nieprawdą. Dobrze pan wie, że dotyczy to malutkiego sięgacza z ulicy Zjadwili Złobzowa, gdzie chodniki zostały wykonane bez względu na projekt, że mieszkańcy na spotkaniu, które odbyłem z mieszkańcami, oprotestowali budowę dokładnie czterech miejsc parkingowych, że ta koncepcja była zrealizowana w 2008 roku, a od 2008 roku posadzone tam zostały krzewy i małe drzewka, że mieszkańcy nie zgadzają się na wylanie asfaltu w
wewnątrz już terenów zielonych, czyli, że tak powiem, pod przewiązką, jak się wjeżdża już do wewnątrz, powiedzmy do środka zabudowań. I tyle. I powiedziałem również coś takiego, że w momencie, kiedy będzie projekt na warunki zabudowy dla ulicy Krzywy Zaułek z odnogami, a na dzień dzisiejszy go nie ma, i to jest największa inwestycja, można powiedzieć 80% tej powierzchni, to wtedy Rada Dzielnicy się zastanowi i również wtedy projektując, jeśli będzie wola mieszkańców do budowania tych czterech miejsc parkingowych, ewentualnie wylania tego asfaltu, poszerzając drogę wjazdową, tam była kotłownia dawniej, czyli dowożono węgiel i tak dalej, niszcząc żywopłoty, zieleń i drzewka, to jak najbardziej podejmiemy decyzję na tak, bo przecież nie będziemy szli przeciwko mieszkańcom. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Rada, chcę przypomnieć, podjęła decyzję o pierwszym etapie przygotowania w 2013 roku projektu i uzyskania pozwoleń na budowę i zabezpieczyła środki na 2014 rok na przebudowę pierwszego etapu, który jest, no, można powiedzieć, 3 razy większy czy 4 razy większy niż ten, o którym Pan mówi. Chodniki tam zostały naprawione. Natomiast jeśli będzie taka możliwość, bo pewne rzeczy dzieją się dynamicznie, wykonamy też być może w przyszłym roku, jeśli nie, to w 2014, nakładkę na tym sięgaczu, jeśli chodzi o jezdnię, i temat prawdopodobnie będzie zamknięty z korzyścią i z tym, co mieszkańcy chcą uzyskać. Panie Przewodniczący, mówi Pan o... Rzeczywiście, 20% tego kawałka, mówimy o drugim etapie, a nie o całości. Nie wiem, ilu mieszkańców Pan pytał, ale na pewno nie pytał Pan mieszkańców ani Krzywego Zaułka 4, ani nie pytał Pan mieszkańców Staszczyka 3, ani nie pytał Pan mieszkańców Rydla 3, do których tam jest dojazd pod tą właśnie przewiązką. Tam jest, nie wiem, z koło setki mieszkańców najmniej. Nikogo Pan tam nie pytał o zdanie. Nie wiem, z którymi mieszkańcami się Pan spotykał. To jest po prostu bzdury. Zupełnie jakieś w ogóle rzeczy niezgodne z rzeczywistością. Tam naprawdę, proszę zobaczyć, wejść tam, jak się wjeżdża po przywiązku, parkują mieszkańcy Rydla 3, proszę tam wejść zobaczyć, ile tam mieszkańców parkuje. Kogo Pan zapytał? Przecież przysłali Rydla 3, przysłali do Pana pismo w tej sprawie. Już po tym, tak, tej rzekomej konsultacji. To są po prostu bzdury. Jeszcze raz podkreślam, jak wygląda sytuacja. Będą wydane warunki zabudowy dla ulicy Krzywy Zaułek, takie działki wraz z odnogami, nie będzie problemu wrócić do tematu. Mieszkańcy Pan Wójt tutaj jest pokrzywdzony. Przy wyborach. Ale mieszkańcy chcą oczywiście to robić, tylko nie ma warunku zabudowy. No, no umówmy się, proszę mi pokazać dokument. Drugie etapu są, Panie Przewodniczący. Sam do Pana pisał. A już Pan wytłumaczył. A ja już Panu wytłumaczył. No właśnie. Już jest zrobione, chodniki są zrobione, natomiast chodzi o 4 miejsca parkingowe, które mieszkańcy odprotestują. Ale kto oprotestował, jak ma Pan na to żadnych dowodów, ani jednego pisma? My mamy, bośmy pismo zbierali. Przepraszam, chciałem zaproponować przerwę celem sprawdzenia dokumentacji w Radzie Dzielnicy, czy są te warunki do budowy, czy ich nie ma, bo to jest główna niezgoda. Nie ma. Na trzeci etap. Na trzeci etap. Na trzeci nie ma. A dlaczego na drugi jest? Na pierwszy i drugi jest. Jest na drugi. No właśnie. Ja mówię, że nie jest na drugi. Ale Pan Przewodniczący mówi o kawałku 80% całego drugiego etapu. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, żeby uspokoić nastroje i żeby uspokoić Pana, więc zapewniam Pana, że w styczniu, nie w styczniu, albo na przełomie stycznia lutego, zorganizuję spotkanie z mieszkańcami i porozmawiamy na ten temat i wypowiedzą się w sposób demokratyczny na to, czy chcą, czy nie chcą. Prosiliśmy już pół roku temu o to spotkanie, Pan się... Ale odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Ci, którzy przyszli, mieli prawo głosu. Wakacje połowykarskie, 80% ludzi było na głosu. Panie Przewodniczący, z pierwszego etapu, z mieszkańcami z pierwszego etapu i z mieszkańcami tymi, których być może Pan sobie wymieni. Ale reszta nie wiedziała nic o żadnym spotkaniu. No te insynuacje są cały czas powtarzane, nie będę ich komentował, bo Pan najlepiej wie, czy ja robiłem spotkania, czy nie robiłem spotkania. W czerwcu prosiliśmy. To chciałbym w sprawie merytorycznie tej, o której mówili, czyli o ulicy Rachel. Nie zmieniajmy tematu. No
obowiązki do mieszkańca. Dobrze, proszę panu. Parę rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka. No, dziwnie wycena tych robót przy ulicy Racheli. I dziwnie to, że tak marginalna ulica, bo to w zasadzie jest dojazd do pawilonu i chyba do czterech budynków, absorbuje tak ogromne środki, właściwie większość, ogromną większość środków w dzielnicy przeznaczona na ten cel. Podczas kiedy na przykład ulica Rydla moim zdaniem jest o wiele ważniejsza, bije na głowę zresztą cała masa miejsc w naszej dzielnicy, bije na głowę pod względem ważności tą inwestycję. Ale wróćmy do wyceny. Podał pan w tej cenie, że 197 tysięcy będzie kosztował ewentualnie kanał opadowy. Przy czym, panie przewodniczący, pan może tego nie wiedzieć, ale ja chyba wiem, że kanałami opadowymi w Krakowie zawiaduje czy administruje ZIKIT, a nie Wójta. To po pierwsze. Po drugie, jest taka metoda, jak inspekcja telewizyjna i przed przystąpieniem do robót przy pomocy tej inspekcji telewizyjnej można doskonale zinwentaryzować infrastrukturę kanałową i można mieć pojęcie o tym, czy ona wymaga przebudowy, czy nie. A zatem, jeśli ktoś jedną trzecią kwoty przeznaczonej na całą inwestycję w tak wątpliwy sposób prognozuje, to świadczy o tym, że niezbyt rzetelnie ta wycena została wykonana. To w zasadzie tyle. Teraz do drugiego etapu, panie przewodniczący. Każdy z państwa radnych może podejść miejsce, w którym jest wydzielony tak zwany drugi etap przebudowy ulicy Rydla i możecie państwo sami na własne oczy stwierdzić, że rzeczywiście jest tam wykonane 20-40% całości robót. I to, co pan przewodniczący mówi, to jest oczywista nieprawda, ponieważ tylko do przewiązki przebudowano chodniki i jezdnie, natomiast wewnątrz nie zrobiono niczego, a to jest przynajmniej połowa inwestycji, plus te cztery miejsca parkingowe, więc apelował do pana przewodniczącego, żebyśmy się jednak trzymali prawdy i mówili tak, jak jest. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, jeśli chodzi o te procenty, mówiłem o całości inwestycji, czyli krzywy zaułek, sięgacz od ulicy Rydla przy pętli tramwajowej i sięgacz z ulicy Jadwigi Złobrzowa. To po pierwsze, więc pan przeinacza fakty. Po drugie, ja nie będę, że tak powiem, podrywał kompetencji Zarządu Infrastruktury Komunalnej, ale tam jest wyraźnie napisane, to są szacunkowe koszty, których można się spodziewać. I też powiedziałem, że może się okazać tak, że nie będzie potrzeby przebudowy tego kanału, ale programując środki na przyszły rok, ZIKIT chce mieć pewność, że te środki są zabezpieczone. Blokujemy je po to, żeby nie zrobić Rydla. Nie blokujemy. To są dwie różne rzeczy. Ulica Rydla idzie z prac remontowych drugich chodników, nie przebudowy. Nie przebudowujemy ulicy Rydla. A jeśli chodzi już o ulicę Rydla, jest duża szansa w 2014 roku wprowadzić ją do budżetu w programie nakładki. Ale to są dwie różne rzeczy. My mówimy teraz o inwestycji polegającej na przebudowie drogi. I tak trzeba, jeśli nie przebudowali, to na pewno Rydla byśmy za te pieniądze na dzień dzisiejszy nie zrobili. Za mniejsze. W ogóle nie zrobilibyśmy, bo to pieniądze są zblokowane przez miasto na inwestycje. Ile razy mam pan tłumaczyć? Bardzo proszę pan. Ja chciałem prosić, abyśmy, szczególnie pan panie Słoński do pana prezydenta, abyśmy nie mówili emocjami, nie dyskutowali emocjami, tylko argumentami. Gdybyśmy się powstrzymali przed obrażaniem, że ktoś kłamie. Jeśli widzi pan jakąś nieścisłość, jakąś nieprawdę, proszę to udowodnić, niekoniecznie na szczeblu prokuratury, sądu czy policji. Może pan tutaj wyciągnąć dokument, który będzie potwierdzał, bo to dość prosta sprawa. Jeśli mówi pan, że pan będzie tu kłamie, bo nie ma budżetki, która pan twierdzi, że... potwierdzi, że jest, a pan przewodniczący, że nie, no to prosta sprawa, wyciąga pan budżetkę, pokazuje pan, że nie, pan kłamie, bo to nie ma żadnego sensu, to już tam którą sesję tak się obrażamy. Natomiast inna sprawa to jest ulica Racheli. Ja się zgadzam, że przebudowa wewnątrz ulicy Rydla jest bardzo istotnym zadaniem i nie również na tym zależy. Z tego względu, że
No, że tam mieszkają ludzie, którzy na mnie głosowali. Ale również chciałem zauważyć, że ulica Racheli oczywiście jest małą uliczką, prowadzącą do pawilonu, ale jest takim reprezentacyjnym miejscem u nas w dzielnicy. Jest bezpośrednio przy szkole, która bardzo intensywnie współpracuje ze szkołami francuskimi. Musiałem się śmiać, bo że państwo nie mają nic wspólnego z Polską, ale w fakcie tam przyjeżdżają studenci z Francji na wymianę i to jest pierwsze miejsce, w którym lądują. W Polsce i w Krakowie. No i widzą właśnie tą ulicę Rachel. We Francji też A z tego dziękuję. Jakby jeszcze dodając do tego, no, jest prośba dyrekcji szkoły o naprawienie tej ulicy. Tam jest, no nie powiem, ale kilka wieżowców, w których mieszka kilkaset osób i dojeżdżają tą ulicą do mieszkań. Ulica jest dosłownie nieprzejezdna. I to jest prośba zarówno mieszkańców, zarówno spółdzielni, jak i szkoły, prawda? Że jednak jest to droga dojścia główna wszystkich uczniów, wszystkich gości, którzy się przemieszczają właśnie tą ulicą do szkoły. I to nie jest wzięte z powietrza, bo to nie jest tak, że nie wiem, zarząd pięcioosobowy sobie wymyślił, no a robimy Rachel. Nie, to jest wszystko przemyślane, to jest wyjście naprzeciw mieszkańcom. A oczywiście rada zadecyduje, zarząd tylko proponuje. Każdą inicjatywę może też podjąć grupa radnych, może też podjąć komisja. Na tym polega demokracja. Bardzo proszę, to chciałbym zabrać jeszcze głos. Ja chciałbym też zwrócić do pana radnego Dzierżaka, skoro tak apeluje do naszego kolegi radnego Stefana Sulińskiego, żeby nie obrażał ludzi, przedstawiał dowody. Ja bym wnioskowała, że pan zwrócił się do pana przewodniczącego Rady Dzielnicy, żeby przedstawił dowody na to, że jacyś radni popełnili przestępstwo, bo to na poprzedniej sesji zarzucił. I wydaje mi się, że to jest dużo gorsza sprawa. Dużo gorsza sprawa. Dużo gorsza, a nie mój problem, więc nie będę się zgodzić. Przepraszam bardzo, a może to pan to przestępstwo popełnił, bo my nie wiemy kto. Nie przeszkadza mi to. Nam przeszkadza, bo nie chcemy radzić przestępcami. Bardzo proszę. Jedno zdanie powiedzieć do radnego. Zarówno ja, jak i pan może po prostu te dokumenty, które mogę wziąć, po prostu sobie zbiorę. To wszystko. No, cała odpowiedź. Tyle. A nie może pan żadnego kombinowania przenoszenia ich na sesję. Ja sprawdziłem, tak samo pan może sprawdzić. Ale przepraszam bardzo, bo dyskusja, przerwę tą dyskusję, dlatego że ona nie dotyczy ulicy Racheli. Bardzo proszę, czy mamy się w porządku obrad. Nie udzielam głosu w innej sprawie, jak w sprawie ulicy Racheli. Czy ktoś w sprawie ulicy Racheli ma jeszcze jakieś zdanie? Bardzo ciekawe. Nie widzę chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tą sprawą. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4 osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Zgadza się? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę.